Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Marcinów i zapraszam na film przedstawiający warsztaty Józefa Jeleńskiego z wycierania pstrągów potokowych rasy myślenickiej. Do Józefa przyjechaliśmy mniej więcej o godzinie 7.30, ze stawów była już spuszczona woda. Zaczęliśmy od odławiania ryb, następnie wrzucaliśmy je do beczki w celu zważenia. Łącznie odłowiliśmy ponad 170 ryb i po odłowieniu przystąpiliśmy do selekcji. Selekcja polegała na podziale ryb na tarlaki, na ikrzyce, na selekty, wylęk oraz odpad. Odpad mam tutaj na myśli ryby, które odbiegały swoją kolorystyką od ryb selekcjonowanych przez Józefa, czyli typowo ryb rasy myślenickiej. W dalszej części filmu usłyszycie głównie Józefa. Będzie on dużo ciekawych rzeczy mówić, więc stwierdziłem, że nie będę ciąć tego filmu, tylko zostawię go w takiej formie, jak to było nagrywane. Miłego oglądania dalszej części. No i teraz powiedzmy, ona musi się zawsze troszeczkę sprężyć czy coś, no i ona w zasadzie bez żadnego wielkiego naciskania sama dobra. Bez takiej samicy jest jajek? No w zależności, z kilograma powinno być 3000. Tak, ona ma 40 deko, no to ponad 1000. Może 1000 jest, 1000 sztuk ikry to jest 100 ml. Mniej więcej tyle. Czekajcie. I teraz, jeżeli chcemy ją czymś oprzeć, nie możemy tak brudnymi paluchami tego robić, no, tylko trzeba sobie w tym płynie jajnikowym, bo on jest sterylny, tak? No i teraz, bo dawniej jak tego nie robiłem, to mi się tutaj dostawały czasami pleśno przy topce. I idzie. Owulacja jest taka, że się po prostu jajnik rozlatuje. Najczęściej obydwa naraz. Ale czasami jeden pierwszy, drugi. No i w związku z tym ja po pierwszym takim wytarciu jaja to wrzucam z powrotem na kłuczkę i jeszcze raz ją docieram za tydzień czy za te 10 dni. Czyli to jakby na dwa rzuty idzie? Znaczy tu akurat, nie? A bo ja nie chcę tak do ostatnich pięciu ziarenek. Później na koniec, na przyszły raz ma 20 ziaren, a jakbym wypuścił na staw, to ona by to musiała zresorbować. Więc to nie jest rozsądne, no bo teraz ona powinna zacząć się wyrzucać, kręcić, coś tam w tym rodzaju. O, prawda? O, tak właśnie. I teraz wszystkie jaja, które są wysypane do jamy ciała, są tu. I teraz zobaczcie, jak ona się trochę poruszyła, to ta końcóweczka będzie. I to już jest wszystko, nie? Ona tu pogubi trochę tych jajek tutaj, ale nie, żeby nie będzie wstawiona, ten brzuch jej się skróci. Przepiękna jest, ma tam czerwonych tych, ile wlezie. No szkoda, bo każde takie ziarenko jest 4 grosze, więc tak liczymy, my tu w Galicji liczymy w ten sposób. 8 groszy, tak? 8 groszy. 8 groszy. 4 groszy. O! Nic. No to jak już nic, to po co wycierać? Piękna, nie? Nie, to już jest. Dokładnie, dobrze? Widać, dobrze. To teraz bierzemy większe pióro i mieszamy. Nie? Bo tutaj to co mamy to jest płyn jajnikowy, tak? Nie były karmione, ale one wypieprzają tam to co w tym stawie jest. No i
krew, czy tam jak jest gówno, no to za dużo śluzu, to jest niedobrze. Wody nie może być w ogóle, prawda? Teraz my najpierw mieszamy mlecz w tym płynie, z tym płynem jajnikowym i z tym teraz spokojnie sobie siadamy i tak delikatnie zalewamy tu wodę. Raz też jeszcze przemieszamy. I teraz zostawiamy 2 minuty, 54, 56. No, a to jest schemat inkubatora, nie? Bo to są dolne skrzynki, jeszcze nie do końca napełnione, prawda? To będziemy mogli sobie teraz pouzupełniać. Nawet jest linijka taka, dlatego że w dolnych skrzynkach powinny być całkowicie wypełnione do powierzchni tych skrzynek, prawda? Dolnych skrzynek. Tam nie było tak, bo jak się woda tam od dołu dostaje, to by od razu na drugą stronę wypłynęło, koniec, nie? I tam musi mieć ten opór od tego żwiru i wtedy będzie wypływała do góry. No, główne skrzynki to są tylko podstawa, tak? Będziemy rozprowadzać tą ikrę, z tym, że ikrę będziemy rozprowadzać, mamy 11, będzie 56, czyli praktycznie o 12, nie wcześniej niż jak o godzinie po dwóch godzinach. Czyli będziemy od godziny 14 możemy tam wsypać. To do tych górnych skrzynek. Tak, do górnych skrzynek, przysypać żwirem i tak dalej. No to wszystko musi to jakoś to tam wyglądać. Proszę, nie? W takiej jednej skrzynce ile ziaren? Czyli ja daję między 2,5 tysiąca do 3 tysięcy. A granulacja żwiru? Weźmiecie to. Granulacja jest praktycznie od 8 do 100. Ale to musi być czysty, bez piasku, jeżeli do inkubatora, prawda? Jeżeli będziecie w ogóle stosować, że ikra będzie szła do inkubatora, to najlepiej wam brać ikrę zaoczkowaną. Ale ja wam takiej zaoczkowanej ikry nie dam. Bo ja nie mam, bo ja mam tylko ten inkubator. Ja tu w porywach miewałem do 55 tysięcy powiedzmy ikry, do 60 tysięcy ikry obłożone, a całą resztę sprzedawałem. A największe ilości, co tu miałem, to miałem po ćwierć miliona tej ikry, tak? To na zewnątrz wyprowadzałem samą ikrę, tak? Później te narybek piosenny, żeśmy tutaj dawali w ilości tam powiedzmy 20 kilka tysięcy, tak? Zwykłe i czasem więcej, czasem mniej. Raz było tak, że mi tu zatruli cały ten inkubator, bo wyczyścili maszynę do tynkowania. Zaraz powyżej ujęcia. Myśmy pojechali akurat coś zawieźć na rybę, bośmy tam na rybę wywożyli. Wracam, patrzę, ja tu białe stawy, nie? Przyleciałem tutaj, tu już woda czysta, tak? Ale widzę, że to w ogóle się to nie żyje, nie? Myśmy tutaj... Nie, dalej było, białe było tutaj. No to żeśmy to zamknęli i pompą żeśmy tu pompowali, żeby to przepłukać. W sumie te, które wcześniej wypłynęły na staw, to tego było za cały rok było 270 sztuk. One wcześniej wypłynęły niż to wapno wpłynęły. A to tu stąd ani jednej ryby stąd nie wypłynęło. Prokuratorowi zajęło tydzień czasu, żeby to ułożyć. O, jest już, tak? No i teraz to przerywamy anegdoty, a teraz bierzemy to, co jest. No i dekantujemy, tak? Czyli przepłukujemy, tak? Czyli bierzemy, zalewamy tą samą wodą, która tu będzie, tak? Tu miała 9,5 stopnia rano, to będzie miała około 10. To już jest maksymalny, co może mieć, bo do inkubacji ikry pstrąga potokowego powinno być poniżej 10 stopni, a do tęczowego powyżej. No i taki jest problem. Puszczamy jedną stronę, drugą wypuszczamy. To wszystko jest nadmiar tego wszystkiego. To, co tam jest niedobre, to zaraz się wypłucze. U nas taka leciuteńko
leczyteńko jest, no jak to powiedzieć, lepka i zawsze się przylepia nawet do stóry. No, jak tam zdjęcia widać, wszystko na zdjęciach, tak? No. Ziarenko tam. No i znowu. Jak tu jest bardzo pełno tej ikry, to jest trudno wypłukać. No ale tutaj to jest w ogóle nic, bo są te dwie ikrzyce, które miały nie ile, po 30 deko? No to jest... Ale przemierzymy, ile tej ikry jest. Możemy, będziemy sobie ją mierzyć po tych dwóch godzinach, bo mamy mędzówki. W związku z tym będzie łatwo zmierzyć, ile jest 20 ml. To w 100 ml powinno być około 1000. Ale czasami jest tak, że jak jest grubsza ikra, a tu nie, to może nie jest taka gruba. Zobaczymy, bo ona musi do tego spęcznienia tam doczekać te dwie godziny. To zobaczymy. Czasami jest 850, wchodzi na 100 ml. No, jak będzie 300 sztuk, to będzie wszystko. No już to się szybko, ładnie płucze. Żeby ta ikra nie wyschła, no to przez te dwie godziny musi być zatopiona w tej wodzie mocno i przykryta. Próbujemy jeszcze z lewa na prawo zrobić. Jaki przepływ wody przez inkubator powinien być? To jest ten inkubator, to się liczy na jakby to było, leżało na tacach, tak? No to nie wiem, oni dają 1 litr na minutę na 1000 ziaren ikry. A tu idzie 5 litrów na sekundę. No ale to jest imitacja potoku, a nie wyręga. No właściwie to już jest wypłukane. Jest boleśnie mało, ale nie mieliśmy więcej ikrzyc. Jednak one jak... Widać, że mają tej ikry dość dużo, nawet niektóre, tak? Ale ciepła woda, to one hamują ten cały ten. Nie ma co ich tam męczyć. No to jest tu, gdzie cień, to będziemy to mieli w cieniu i przykryte. I czekamy 2 godziny. I 2 godziny. No i teraz możemy teraz mówić, jak to w sumie działa. Tu w którymś momencie będziemy musieli dać z tyłu, tam jest taka dykta, żeby ta woda szła tędy, później wychodziła sobie tam może pojedyncze, dołem sobie może też wypływać. Ale raczej wszystko powinno nam tutaj wypływać przez górę, bo woda na tarlisku, czy w tych inkubatorach, czy wszędzie gdzie indziej, na aparatach, musi iść z dołu do góry. Chyba, że to jest taki ten długostrumieniowy, no to on też tak jest, że on pcha się najpierw spodem, ale i tak w całości wychodzi do góry i przez górę on tam później odpływa. To co, odkładamy, gdzie ręcznik jest tutaj, zaraz podam tam dalej. Ja się tu wczoraj męczyłem, żeby to przygotować, no ale to my będziemy mieć jedną tą skrzynkę, no max, tak? Jak widać, gdyby były niezapłodnione ziarenka, to by zbielały, tak? Jakie są? W 100% są zapłodnione. Przeliczymy, ile ich jest. No nie chcemy się liczyć dokładnie, bo gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy przeliczyć, ile jest na przykład wchodzi na 20 ml, tak? Możemy tak liczyć, nie? I teraz tak, jakbyśmy to liczyli, no to na przykład można wziąć, nabrać tyle, żeby było ich 20 ml, nie? I przeliczyć później. Powinna być, na 20 ml powinno być jakieś 200 ziarenek. Jest? No jest, prawda? Chce ktoś liczyć to? Tylko tutaj trzeba teraz wziąć i powolutku przeliczyć to, dobra? Bo będziemy wiedzieli, ile się tu liczy, bo według mnie tu będzie jakieś około 200 sztuk. No. A wy możecie tego. A ja za ten czas po prostu zrobię tak, że ja po prostu sobie zmierzę, ile jest mililitrów tej ikry i wtedy sobie policzymy sobie objętości.
jest? 3000. Zgadza się? Tak. 300 czy 3000 sztuk? Pod warunkiem, że tam będzie 200. Nie, bo się już kiwnę zaraz, czekajcie, jest 58. To były nie za duże, tak? Te duże, jak są, to mają grubą ikrę i przez to jest często 850 tylko na... Czyli im większy strąg, grubsza ikra. Grubsza ikra. Większy na rybek i tak dalej. No? Co to jest? 195. 8. Co? 7. No, no trzy się pan pomylił. No bo ja się kiwam. Nie, to nie o to plus, chodzi. No, zakładamy plus minus, jest nie, tam 5, to będzie. Przecież większą część po prostu nie liczę i mam tego. Ale czasami sprawdzałem, to się zdarzają lata, że wszystkie te ryby mają po prostu dużą tą ikrę ładną i wychodzi mi 850, prawda? I ludzie mówią, o tak mi mało przeżyło, ile? 60%. A ja, jaką wziąłeś tą, ile ci wyszło na ten 1000 tej ikry? A mówi, no tak, no u mnie to, no to tyle zbierzemy, no to 100 ml. Nie, bo w tym roku były takie duże, grube. Masz przeżywalność nie 60, tylko 80%, nie? W tym rodzaju. No i teraz tu musimy pracować, tak? My to będziemy robić tak. To będziemy i tak liczyć, że to jest tylko 3000, prawda? Generalnie rzecz biorąc, to my tu powinniśmy rozprowadzić tą ikrę bardzo równomiernie. Ona się w wodzie jak jest, ona się wylewa jak śmietana, nie? Zobaczcie. Ja ci się to tam przedzwonię wieczorem. Co? No, dziękuję. Zgadza się? Mamo. No i to ona się tak rozkłada, jak pan by przykazał, tak? Zawsze trzeba to o całość wsadzić do wody i wtedy w tym wodnym środowisku to jak nurek się czuje wtedy, no sobie odkłada. No i powiedzmy, że ja połowę tej ikry rozłożę tak jak ona tu jest, prawda? I ona sama se szuka miejsca, jak zauważyliście, nie? Pomiędzy kamieniami. Tu nie ma piachu, w którym będzie zakupana czy co. No i powinno być, no to jest, nie jest połowa, tylko jest dopiero 200. No. Powiedzmy, że to by było, 150, zostawimy się na drugą warstwę, prawda? No. Nie uciekł, uciekło. Jedna. Trudno, no to jedna. Będzie, no to będzie to. No. Teraz ta połóweczka. Teraz bierzemy tu normalnie, jak tak ruszymy trochę tym żwirem, bo tu jest taka warstewka tego żwiru, no to sobie to po prostu siądzie. No. Za chwileczkę się pochowa to wszystko. Co się nie pochowa, to się teraz przy zasypywaniu warstewką żwiru takiego, to się też tam jeszcze będzie ruszało, prawda? Dobra. To my to zostawiamy na razie i musimy pojechać po żwir, bo ja już cały zużyłem to na to ustawianie i to wtedy przywieźli. No i teraz w tym miejscu, gdzie jest za dużo tego, tych rzeczy, to trzeba tu wsypać ten żwir, żeby go tam trochę wypłukało, trochę, żeby się wpadł pomiędzy te właśnie, nie? Tak, żeby nie było ziarenka, które dotyka do ziarna, tak? Czyli jeżeli gdzieś tam widać, że się coś tam nazbierało za dużo, to tam trzeba tak ręcznie pouzupełniać, żeby już to przestało być widoczne. I już wtedy tylko... O, już nic się tego nie da. One między takim żwirem normalnie pływały, bez żadnego pływania. Normalnie to w potoku są na 7-10 cm zakopane, jak na żwir. Po jakim czasie jest efekt? Póki nie wypłyną, to się nie wynic. Jak przychodzi koniec kwietnia, cholera nie ma ryb. Co się stało, nie? W tym roku była taka potworna przeżywalność akurat, że było. Czyli co, przyszły rok, kwiecień?
koniec kwietnia, początek maja wypływają. No to są takie malutkie. To teraz będzie tak, że w tym drugim, ja je będę tutaj karmił, w tym drugim inkubatorze. No bo tu nie będzie za dużo, bo to jest 6 skrzynek, jak będzie to 6 skrzynek razy 3, to będzie 18 tysięcy. Pomóc? Jedziemy. No i to jest już tego. Myślę, że ja je wypełniam później jeszcze dalej, nie? Też tu blokuję je trochę. A to wystarczy kilka kamieni tu położyć, już się nie będzie pchała ta woda tutaj. Ja się tu już dosypię to wszystko. Woda piękna, fajna, zimna. Za 5 kilo wystarczyło, 50 kilo wystarczyło, żeby to przynajmniej będzie wiadomo, gdzie poszedł ten 3000. No to jest praktycznie wszystko, tak? Na dzisiaj to by było tyle i do zobaczenia nad wodą. Cześć!